Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o Nasdaqu i słabości ogólnie indeksów amerykańskich, ale też niemieckiego DAX-a. Dzisiaj natomiast o Nasdaqu, ponieważ Nasdaq 100, interwał dzienny, od 3 dni widać, że spada. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo mamy dosyć mocne zejście na Nasdaqu w okolicach 2% wartości. Spada Nasdaq od szczytu. 1,9 na ten moment. Także od dłuższego czasu nie było takich spadków. Tu były takie podobne zasięgowo ruchy spadkowe. Natomiast następnie były mocniejsze wzrosty powyżej te ostatnie szczyty. Natomiast teraz jest taka sytuacja, że poszliśmy powyżej tych ostatnich szczytów i ten spadek tak naprawdę neguje to wybicie wzrostowe. Skoro neguje, no to możliwy jest scenariusz, gdzie zaneguje się cały ten swing wzrostowy, a w tym swingu wzrostowym trwającym od przełomu 2022 i 2023 o rozpiętości mniej więcej zasięgowej 76% podbicia, tak naprawdę cenę utrzymania, czyli największą korektą jest tutaj ta wartość, czyli mniej więcej zejście o 1850 punktów, czyli tutaj nie zrobiliśmy aż takiej głębokiej korekty, ale teraz jeśli mielibyśmy cały ruch zanegować, to musielibyśmy zejść poniżej 17100. Zejście w sposób trwały, samo dojście do tego poziomu już jest pod względem zasięgu dosyć ciekawe, bo jest to mniej więcej zasięg 6,5%. A samo zejście, jeśli będzie już faktycznie taka sytuacja, gdzie będziemy handlować poniżej, otworzy drogę na o wiele niższe poziomy. Dlatego też według mnie od szczytu taka zdrowa korekta 25% przydałaby się na rynku, czyli zejście w okolice 14-14,5 tysiąca. Jestem obecnie już w pozycjach, bo piramiduję ten ruch pozycjami short, 3 pozycje short obecnie, kolejne pozycje oczekujące do tej piramidy, pozycje co około 110-120 punktów i piramiduję wszystkie praktycznie indeksy zachodnich państw, DAX, Dow Jones 30, S&P 500, jak również Nasdaq. Nie piramiduję short chińskich i azjatyckich, czyli China 50 i HK50, ponieważ tam ostatnio były ruchy wzrostowe i wręcz miałem próbę spiramidowania HK50 na tym dokładnie zasięgu ruchu. Tutaj miałem pozycję long, próbowałem to spiramidować dalej w górę, bo była taka sytuacja, że z całego tego ruchu spadkowego mieliśmy największą korektę, to zostało wybite w górę. Tutaj zakładałem, że będzie takie wybicie, bo po wzroście był utrzymany ten poziom, dlatego też próbowałem tutaj dalej piramidować. Na ten moment mamy zejście w dół i tak naprawdę nie obronił się ten swing wzrostowy, bo to największa korekta na tym indeksie akcji z Hongkongu tutaj jeszcze się broniła. Tutaj jeszcze mieliśmy sytuację, gdzie idealnie wręcz rynek zareagował na tą największą korektę. Następnie już nie było takiej znaczącej reakcji. Była początkowa wzrost, ale później od razu rynek znowu tutaj wrócił poniżej tych wartości. Czyli zejście w dół nastąpiło i cały czas handel już poniżej przebiegał. Dalej dzisiaj mamy zejście, także ten ruch wzrostowy został anulowany. Może przejść do jakiejś konsolidacji bocznej. Na ten moment tutaj nie będę ani shortował, ani nie będę otwierał pozycji long. Na rynku chińskim sprawdźmy jeszcze tutaj ten rynek, czyli China 50. Również mieliśmy taki swing wzrostowy. Jeszcze możliwe jest do wybronienia, bo nie zrobiliśmy tego zasięgu z największej korekty. A jak widać, tutaj jest jeszcze trochę większy zasięg. Także możliwa jest obrona tego
swingu wzrostowego nadal jeszcze, ale na Dow Jones 30, szczególnie tutaj w ostatnim czasie był mocny ruch spadkowy. Tu mamy wykres dzienny Dow Jones 30. Pierwszy dzień, drugi, kilka dni już po takim spadku w konsolidacji bocznej. Kolejny dzień i jak widać nie ma praktycznie żadnego odbicia, czyli spadamy, jeśli odbijamy, no to praktycznie płasko, znowu spadamy, odbijamy płasko. Na grupie traderów jeden z uczestników wstawił post, gdzie shortuje Dow Jones 30. Także każdy, kto piramiduje tutaj pewnie w ostatnim czasie, również wziął pozycję short. Ja tutaj już miałem dwa rozegrania shortów. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Pięć pozycji short. Kolejna piramida. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, druga piramida, gdzie już przeorganizowałem pozycję. Przeorganizowałem z tego względu, że tak naprawdę przestaliśmy spadać, a byliśmy po mocnym ruchu spadkowym. Dlatego też wolałem znowu budować od samego początku piramidę pozycji. I nadal będę to robił, jeśli będziemy dalej jeszcze spadać. Kolejna rzecz, to tutaj w moim wątku własnym opisałem to, że widzę, iż już jest ponownie okazja na obligacjach tak zwanych books, gdzie mieliśmy zejście w dół z poziomu 146 na poniżej 130, obecnie już około 125 i sądzę, że z tych poziomów będzie mocniejsze odbicie, bo zauważcie, jak powolne jest to zejście. A przypomnę, wcześniej też tutaj dawałem znać, że jest potencjał na tych obligacjach minimum 10% wzrostu. Teraz sądzę, że jest między 8 a 12% wzrostu, ponieważ ten ostatni spadek jest spowodowany tym, że znowu perspektywa obniżki stóp procentowych dla amerykańskiego dolara przesunęła się teraz już z września na listopad. Także znowu dwa kolejne miesiące. Jak widać, dzisiaj już mamy taką sesję, gdzie te obligacje zaczynają odbijać i może nie do spiramidowania, nie będzie to dobry rynek, bo tutaj spodziewam się bardziej tego, że będziemy przebywać przez pewien okres w tych niskich poziomach. Później po prostu dynamicznie ruszymy, podobnie jak to było tutaj wcześniej, gdzie dużo mówiło się o tym, że już mniej więcej w marcu będą pierwsze obniżki stóp procentowych. Natomiast teraz ta perspektywa się przesunęła, stąd te niższe wyceny. Czyli jeśli stopy procentowe są nadal na poziomie wysokim, no to ceny obligacji są niskie. Natomiast jeśli to oprocentowanie spadnie do na przykład 4%, no to tutaj ceny tych obligacji znacząco wzrosną. Z tym, że jest to jeszcze dalsze przełożenie, bo te obligacje BUX dotyczą euro. Tutaj mówię o tym, że amerykańskie obligacje będą stanowiły taki wyznacznik do tego, co będzie się działo na euro. Widać też w ostatnim czasie, że jest duże zamieszanie na euro-dolarze, bo jesteśmy mniej więcej w takim poziomie, gdzie waży się los całego swingu spadkowego. Tutaj mamy sytuację w pobliżu krawędzi największej korekty. Zobaczcie, że teraz balansujemy na tym poziomie, gdzie może być dalej kontynuacja ruchu spadkowego. Osobiście sądzę, że tutaj nastąpi mocniejsze zejście do poziomu 1.01, ale jak widać, ten ruch spadkowy jest bardzo powolny, także na Forexie mało się dzieje. Jednoznacznie można tutaj zobaczyć, że 1.09, ten poziom po prostu, kiedy był wybijany, od razu kontrował w dół. Skoro tak, skoro wcześniej tutaj z tych poziomów dynamicznie zaczęliśmy ruchy spadkowe, no to analogiczna, odwrotna sytuacja. Tutaj były mocne ruchy wzrostowe, a jest to właśnie poziom
1,0100. Co do rynku krypto, no to dzisiejsze spadki na Nasdaqu spowodowały też zejście na Bitcoinie, ponieważ mamy zejście poniżej 67 tysięcy i jesteśmy w tej górnej półce konsolidacyjnej, gdzie tutaj mamy całą konsolidację, mamy dwie połówki konsolidacyjne. Wcześniej mieliśmy takie odbicia między 61 tutaj tym poziomem a 64. Cały czas kilkukrotnie rynek balansował między tymi poziomami. Teraz balansuje między poziomami 67 a 70 tysięcy. Już kilkukrotnie dochodziło do takich odbić między tymi poziomami, dlatego też sądzę, że jeszcze może być to wybronione. I na razie krypto nie jest aż tak mocno wrażliwe na te spadki na indeksach. Co do Ethereum, które jest w centrum uwagi w ostatnim czasie, no to z tej drugiej piramidy pozycji long musiałem tutaj zrezygnować, z tego względu, że nastąpiło cofnięcie. Natomiast ta pierwsza, bardzo udana, mocne podbicie w górę w okolicach 20% na samym spot. Przy lewarowaniu tam już dochodziło do lewaru 1,45, czyli wychodząc od 1 do 3, druga pozycja 1 do 6, kolejna 1 do 9 i tak dalej, począwszy od 3100, co $50 każda kolejna pozycja, można było tak zlewarować się na tym ruchu wzrostowym. Tutaj już nie będę mówił o tym, ponieważ teraz to, co się dzieje, to według mnie utrzymywanie handlu na tych wyższych poziomach bez tak naprawdę zejścia w dół. Zejście w dół nastąpiło tylko w okolicach zatwierdzania tych ETF-ów na Ethereum, natomiast teraz cały czas utrzymujemy wyższe poziomy cenowe. Informuję też, że skoro będziemy mieć możliwie mocno trendowe ruchy, tym bardziej spadkowe, rynki, gdzie mamy spadki, wykazują się większą trendowością niż te, które rosną, no to dojdzie do reaktywacji w końcu grupy, która pozostawała bez aktywności dłuższy czas, czyli piramidowanie zyskownych pozycji. Na tej grupie będą pojawiać się wpisy dotyczące właśnie piramidowania. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.